tak właśnie wygląda pas startowy, lotnisko Capoeta. Właśnie w ten sposób. To się jacyś następni biali wracają, a wioska przychodzi, żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje. Jakaś zawsze atrakcja jest. Dzień dobry, witam Was serdecznie z miejscowości Capoeta. Tutaj, tak jak pokazywałem na filmiku, doleciałem samolotem. Będę wracał drogą lądową, a przyjechałem tutaj, żeby zobaczyć plemię Toposa. Jestem w miejscowości Capoeta, w której mieszka około, jedni mówią 500 osób, inni 7 tysięcy osób. W każdym razie jest to spore miasteczko, jestem w centrum miasta na głównym rondzie. I zaraz idę, pokażę Wam, no na przykład targ. Pokażę Wam targ, co się dzieje na targu. Połażę trochę po miejscowości tej i będę miał okazję zwiedzać jakieś okoliczne wioski, gdzie będę mógł zobaczyć właśnie lokalną ludność Toposa. Prawda, chłopaki? Tak? No, chłopaki też to mówią, potwierdzają. O, tutaj jest rondo, to jest właśnie główna ulica miasteczka. Tutaj właśnie przy niej witałem Was, a tutaj mamy informacje o tym, żeby pamiętać, żeby sprawdzać swój status HIV. 3% oficjalnie społeczeństwa jest zakażonych w HIV, no pewnie nieoficjalnie około 10%. Tutaj mamy grę Mongola, polegającą na przerzucaniu kamieni. Mają się, przerzucają kamienie. Nie wiem, o co chodzi, ale chyba jest to dobra zabawa. A tu chłopaki się wokół mnie gromadzą. Super to wygląda, bardzo fajnie. No, główny asortyment to takie buty, no i jakieś szmatki. A tutaj po prawej widzimy w tych butelkach żółte cieć, to jest olej roślinny, sól, też jest bardzo popularny i w tych dużych żółtych baniakach jest sprzedawana woda do picia. No i też widzimy tutaj te sandały z opon, tak jak u plemienia Mundari. Mydło też jest takim towarem, takie szare mydło, którym ludzie mogą się wykąpać. Najlepszy właśnie środek transportu to jest motocykl. What's your name? Iphone. Ok, jadę z Iphone. No za 500 tych funtów można sobie pojeździć, powiedzieć, przejechać i zobaczyć z perspektywy motocyklisty, jak to wygląda. No i w Capoecie też jest meczet. Tutaj paręset, nawet nikt mówił, że parę tysięcy osób jest wyznawcami islamu. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Dzisiaj jest piątek. Można zobaczyć, jak wygląda meczet. A po prawej stronie przeznaczona część dla kobiet. O tam, za tą blachą, jest dla kobiet. Ok, greetings. I'm happy to get a team from Poland. We're expecting more. South Sudan is not what people are listening from outside, but South Sudan is a beautiful and the best country for the tourism. The culture of Toposa is very rich, and I want to welcome every team from Poland any time from now. Let them come. This is their home. Welcome. Thank you. No, szkoła, w której jestem, szkoła Capoecie. Tutaj jest ponad 500 uczniów. Od klasy pierwszej do ósmej, chociaż tutaj jest 10 klas, a tu obok jest przedszkole. Więc pokażę, jak wygląda przedszkole. Proszę bardzo, to jest przedszkole. No, tutaj mogę wejść do jednej z klas. O, tu jest klasa, pierwsza klasa. No i zaraz zobaczymy, jak tutaj uczą.
Tyle jest w tym miasteczku, więc pokazałem wam co najciekawsze, tak? A teraz jadę do okolicznych wiosek, bo rzeczywiście tutaj w okolicy są bardzo fajne te wioski, gdzie mieszkają ci przedstawiciele Toposa w tych takich okrągłych, fajnych domkach. No to jadę do Toposa. Kapoeta w takich to wioseczkach. Mamy dwa rodzaje domów do przetrzymywania żywności. Ten niższy, który tutaj widzimy, i również ten wyższy. No i mamy również domy, zagrody dla zwierząt i mnóstwo różnych dzieci. Nie widać mężczyzn. Gdzie są mężczyźni? Otóż mężczyźni są jeszcze ze stadami bydła w okolicach i oni już tak w okolicach zachodu słońca, po zachodzie słońca przyjdą tutaj. Tak muszę uważać, żeby tutaj co raz chodzą właśnie z piersiami odsłoniętymi. Dobra, domek. To jest właśnie typowy domek. Trzeba tu mocno się zniżyć, żeby wejść. Trochę ciemno jest i śpią właśnie na takich skórach. To jest skóra z krowy albo z kozy. Takie jest posłanie. No, trochę nie widać, czyli czasem jest taki właśnie materac. Tak wygląda wnętrze domu plemienia Toposa. Oho. Widzę już mężczyźni powoli zaczynają wracać do wiosek. Wraca bydło i wracają też mężczyźni. Idą. Widać, że kobiety chyba zatęskniły za mężczyznami, bo wszystkie tłumnie ruszyły, żeby ich przywitać. No i krowy wracają do zagrody w centralnej części właśnie wioski. Jest zagroda dla bydła. No, są tutaj przyprowadzane i noc spędzą wśród mieszkańców Toposa. I podobnie jak u Mundari, tutaj również osoby z plemienia Toposa mają właśnie nacięcia. Zobaczcie tutaj na policzku, właśnie tutaj jest nacięcie. Nacinają, a później jest swego rodzaju taki tatuaż i ozdoba też. I tak właśnie wyróżnia się plemię Toposa. Ta dziewczyna ma z jednej i z drugiej strony. Czasami niektórzy robią na rękach, na nogach lub właśnie przy oczach. Jak w południowym Sudanie wyglądają hotele, hoteliki? To oczywiście różnie, bo w Dżubie są najlepsze. Tutaj jestem w Kapoeta, więc tutaj mam możliwość spania w hotelu, nie pod namiotem, bo tutaj często jednak mimo wszystko trzeba spać pod namiotem. Tak to wygląda z zewnątrz. O, taki typowy południowo-sudański hotelek. Zaraz pokażę wam, jak wewnątrz wygląda pokoik. No, na przykład taki pokój Maroko. To każde pokoje akurat wyglądają podobnie. Bywają dosyć spore, tak jak tutaj widzimy. No nie jest to Hilton, a widać brak wykończenia, ale jest moskitiera, jest łóżko, nawet ręczniki dają i jest też łazienka. Jest sedes, na którym można usiąść. Jest prysznic, gdzie można sobie wziąć kąpiel. Jest to takie rzeczy, po prostu się czasami docenia i człowiek czasami nie wie, że proste rzeczy potrafią cieszyć. Tak więc tutaj spędzę w Kapoeta, w tym hotelu, dwie noce. O, proszę bardzo, lokalne kino. Telewizorów w domach nie ma. Przynajmniej w taki sposób można coś
oglądać. Actually, I was trying to get to Europe, but at the time when I was getting to Iran, I got so difficulty. Wow, tu jest impreza. Wchodzę na imprezę, bo czuję, że tu będzie się działo. Mata, czyli pozdrowienie w języku tym, toposa. Poranek. Przybywam znowu do wioski. Bydło jeszcze jest. Za około godzinki, koło 8 będą wyprowadzać i kozy, i bydła, więc teraz o tej porze jest możliwość zobaczenia mężczyzn. No i zobaczmy, ja wam mówiłem wczoraj, że to są takie zagrody do bydła, a to się okazuje nie, to jest kuchnia. Mamy poranek i pichcą jakąś tam strawę, gotuje się woda. No się śmieją, bo ja tutaj robię z tego zdjęcie. A tu dziewczyny, zobaczcie, jak się upiększają, czeszą się. O, tak ładnie to wygląda. O, mamy kolejne domki, no i kolejna kuchnia. Tutaj lepsze jest oświetlenie, więc pokażę wam. O, tutaj pani, chyba w ciąży jest, mi się wydaje. Coś przygotowywuje. Zobaczmy. Zobaczmy, co ona tutaj pichci. A, widzicie, warzywka jakieś. Jezu, przepraszam. Gotuje się warzywka. O. I będziemy mieli śniadanko. No, trafiam do kliniki, do toposa. Tutaj mamy taką klinikę i pana doktora, który opiekuje się ponad 25 tysiącami osób. Warunki są straszne, tak? Ale przede wszystkim to jest tak zwana pierwsza pomoc. Good morning. Good afternoon. Your name is? Okaz Celebration. Okaz Celebration, tak. On akurat tutaj przyjmuje pacjentów. No i tutaj mamy najważniejsze rzeczy, tak? Czyli różne rzeczy związane z malarią. Jakiś paracetamol, no na pewno potrzebuje. Potrzebuje pomocy, bo nie tylko malaria jest problemem, jest również WZW typu B. Więc tutaj przyjmuje ludzi, przychodzi rano, przychodzi wieczorem i pomaga, jeżeli coś jest ważniejszego, no to wysyła do Kapoety, to jest jakaś godzina jazdy stąd. No i kolejna wioska plemienia toposa. To sporo, rzeczywiście sporo tutaj tych wiosek jest. Dobra, będę zbierał się, bo każda tutaj wioska jest podobna jedna do drugich, jakby ciężko tutaj znaleźć coś wyjątkowego. Dobra, toposa zaliczone w cudzysłowie. Będę teraz miał okazję zobaczyć kolejne plemię. Myślę, że fajnie tak było tutaj przyjechać, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jeszcze Mata. Zobaczymy, o, tutaj pani tutaj co robi. O. Ziarna tak zwane. O. Dobra, jadę dalej. Dziękuję za śledzenie. Jadę do następnego plemienia.